4 marca 2012 roku w radomskiej bazylice pod wezwaniem świętego Kazimierza odbyły się uroczystości ku czci patrona diecezji. W całej uroczystości wziął udział około 2000 wiernych. Mszy świętej przewodniczył jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo oraz wszyscy biskupi pracujący w diecezji radomskiej. My zapraszamy Państwa do obejrzenia skrótu z całej uroczystości, która trwała ponad 2 godziny. Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał z nieba do niego i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mojego rozkazu. Oto Słowo Boże. Nawet wtedy ufałem, gdy
cenna jest w oczach Pana. Śmierć świętych Jego. O Panie, jestem Twoim sługą. Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem w dziedzińcach Pańskiego domu pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Oto Słowo Boże. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana
i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, biskupim posługiwaniu, księże biskupie Henryku, Adamie i Stefanie, bracia w posłudze kapłańskiej na czele z kapitułą świętego Kazimierza, osoby życia konsekrowanego, drodzy przedstawiciele władz, drogie ruchy i stowarzyszenia katolickie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, a zwłaszcza podkreślam wspólnoto Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu na czele z księdzem rektorem. Staję dzisiaj z pokorą wobec was na tym miejscu, a więc z prawdą o sobie, że razem z wami wyznaję wiarę w Kościół, z którego wyrastam i który mnie przerasta, a który jest sakramentem obecności Boga wśród ludzi i więzi ludzi pomiędzy sobą. Wyrażam również radość, że mogę stanąć pośród was jako pielgrzym, aby złożyć dziękczynienie Bogu za dar życia i odwagi chrześcijańskiej świętego Kazimierza Jagiellończyka. I pomimo krótkiego życia, rozpiętego pomiędzy rokiem 1458 a śmiercią w Grodnie 4 marca 1484 roku, mamy prawo powiedzieć, że jego obecność i zarządzanie koroną w imieniu króla ojca Kazimierza właśnie tutaj, w Radomiu, nie było marginesowym epizodem naszej historii, ale świetlanym przykładem łączenia mądrości Bożej z ludzką sprawiedliwością i miłosierdziem względem ludzi potrzebujących pomocy. Przy boku Ojca
brał czynny udział w życiu politycznym i zasłynął z listu do Wrocławian, gdzie wykazał się wielką roztropnością i odpowiedzialnością za ludzi. Rozumiemy, że te piękne, choć trudne cnoty zdobywał we współpracy z łaską Bożą na modlitwie, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii i w szczególnym zawierzeniu siebie Bogu przez Maryję. Nie dziwi więc tradycyjne ukazywanie jego postaci z tekstem łacińskim Omni Die Dic Maryje, który tłumaczy się każdego dnia mów do Maryi, co również możemy przetłumaczyć codziennie spotykaj się z Maryją na modlitwie i powierzaj swoje życie Bogu. To spojrzenie ku niebu, o którym mówi dzisiaj Ewangelista, to spojrzenie ku górze Tabor jest jednym z najbardziej podstawowych zadań człowieka wierzącego. Co więcej, jest postawą, która nas odróżnia od tych, którzy swoje życie układają tylko na doczesność i którzy nie są zdolni wyprowadzić człowieka poza granicę śmierci. Czyż kolejna bolesna katastrofa kolejowa pod Szczekocinami z wczorajszego wieczoru nie jest dla nas wszystkich groźnym przypomnieniem, owym memento, które idzie od Środy Popielcowej? Pamiętaj, człowieku, kim jesteś i dokąd idziesz i czym byłoby twoje życie bez odniesienia do Boga. Mam prawo dzisiaj wobec was upomnieć się, że od wczoraj jesteśmy epatowani szczegółami tej katastrofy, szukaniem przyczyn, ale nie usłyszeliśmy o posłudze i potrzebie kapelanów i księży. Mówimy o psychologach, terapeutach. Będziemy się z tej traumy leczyć jeszcze wiele miesięcy. A zdajemy się zapominać o podstawowym odniesieniu do Boga i przypomniemy o tym dopiero wówczas, kiedy te kilkanaście osób będzie odprowadzonych na miejsce wiecznego spoczynku. Jakżeż aktualnie brzmią dzisiaj słowa, które śpiewamy w naszych kościołach. Wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli. A myśmy się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili. To spojrzenie ku Bogu, którego uczy nas patron tego miasta i diecezji, nie jest rodzajem jakiejś ucieczki od trudów życia i brakiem odpowiedzialności za to, co się dzieje w naszym ludzkim świecie. Modlitwa nie jest ucieczką. Jest spotkaniem z Bogiem. Jest ona znakiem zawierzenia Bogu i osobistą odpowiedzią człowieka na Jego miłość. W tajemnicy spotkania dwóch pragnień, jak określa nam dar modlitwy nowy katechizm Kościoła katolickiego, pragnienia serca Bożego i serca ludzkiego, działa przede wszystkim Bóg, w którego rękach są nasze losy i nasze życie i który wie wpierw o tym, czego nam potrzeba, nim Go poprosimy. Tylko trzeba nam uwzględniać naszą wolę z Jego wolą, prosząc jak w Ogrójcu: Ojcze, bądź wola Twoja, nie moja. Jedno chcę uwydatnić, mówił w jednej ze swych kateches błogosławiony Jan Paweł II, że my wszyscy, kiedy się modlimy, jesteśmy uczniami Chrystusa.
Nie tylko przez to, że powtarzamy słowa, których On nas nauczył. Jesteśmy uczniami Chrystusa nawet wówczas, gdy nie używamy tych słów. Modlitwa, podkreślał papież, winna ogarniać wszystko, co składa się na nasze życie. Nie może być tylko dodatkiem lub marginesem. Wszystko w niej dochodzić ma do głosu. Jest bowiem naszą drogą spotkań z Bogiem. Wiemy, że te słowa papieża Polaka nie były tylko wykładem o modlitwie. Ona była jego żywym spotkaniem z Bogiem, pokarmem ducha, nie tylko własnym, ale ubogacającym cały Kościół i cały świat. Dlatego, kiedy André Frossard zapytał się papieża, jaka jest twoja modlitwa, o co się modlisz? Odpowiedział krótko, jest to modlitwa o miłosierdzie. Tak, powtórzył papież, modlę się o miłosierdzie nad światem i nad każdym człowiekiem. Doświadczamy również i tej rzeczywistości, o której ostrzegał nas Jan Paweł II, że narasta opór i sprzeciw wobec Boga, który tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Sprzeciw aż do negacji Boga, aż do ateizmu jako programu. Ale to wszystko nie jest w stanie w niczym zmienić faktu Chrystusa i faktu Jego krzyża i Eucharystii. Jakkolwiek Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty byłby odrzucany przez ludzi i ludzie urządzaliby swoje życie, ignorując Boga, jakby Bóg nie istniał, to nikt i nic nie zmieni tego faktu, jakim jest krzyż na Golgocie, jakim jest Eucharystia, obecność Boga człowieka w sakramencie aż do skończenia świata. I to Jego miłość do końca świata pozostaje po stronie człowieka, po naszej stronie. Jest to miłość miłosierna, która nas zbawia, a sakrament Eucharystii, który przeżywamy, jest sakramentem naszego zbawienia. W żadnym sakramencie, mówił nam kaznodzieja narodowy ksiądz Piotr Skarga, którego rocznicę w tym roku obchodzimy, w żadnym sakramencie tak właśnie mówić nie możemy, że Chrystus jest mój, jako w tym. Mój jest, bo Go pożywam, bo On jest we mnie. Jaka to radość, że Pana mojego i Boga mam z sobą i w sobie. Jakżeż te słowa nam są dzisiaj potrzebne. Nie dla pociechy, ale dla wskazania źródła naszego życia i naszej przyszłości. Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że w zakończeniu naszego rozważania przywołam bardzo osobiste przeżycie z lat 80. Powracałem z księdzem biskupem Adamem z Sandomierza do Radomia. I wstąpiliśmy po drodze do Ostrowca Świętokrzyskiego, do ciężko schorowanej pani Zofii, sparaliżowanej od wielu lat, którą opiekowała się jej starsza mama. I kiedy po przywitaniu się i rozmowie księdza biskupa podszedłem, żeby się przedstawić osobiście, ona się uśmiechnęła i powiedziała do mnie: ja księdza znam. Ja mówię, to jest niemożliwe, bo ja jestem dopiero pierwszy raz tutaj u Pani. Co prawda słyszałem o młodzieży oazowej, która przychodziła na spotkania tutaj,
ale mówię, ja jestem po raz pierwszy. A ona wtedy mówi, proszę odnaleźć książeczkę, która leży na skraju mojego łóżka. Odnalazła. Proszę odnaleźć ostatnią stronę. Odnalazła. I wtedy w ręce wpadł mi obrazek z mojej mszy świętej prymicyjnej. Wtedy minęło już 10 lat mojego kapłaństwa. A ona wtedy, widząc moje zażenowanie i łzy, powiedziała, ten obrazek przywiozła mi Wiesia Kot, która była na prymicyjnej mszy księdza. I prosiła, żeby się modlić tą modlitwą, która jest na obrazku. Proszę księdza, ja codziennie proszę Boga w intencji księdza. Długo nie mogłem jej podziękować tym prostym Bóg zapłać, bo płakała. Ale zdałem sobie sprawę, czym jest właśnie siła i moc modlitwy wzajemnej za siebie. Że ona jest spotkaniem z Bogiem i dźwiganiem siebie nawzajem. Że właśnie moje owocowanie w tej czy innej roli w kapłaństwie zależy nie tylko ode mnie, ale właśnie od tych, którzy mnie niosą w codziennej modlitwie, również w codziennym cierpieniu, tak jak dzisiaj wspominamy cierpienie i ból naszego biskupa Edwarda. Ale wierzymy, że niesiemy się nawzajem. To jest Kościół. To jest dom, gdzie każdy z nas ma swoje miejsce i swoje zadanie do spełnienia. Dlatego, kiedy jestem z wami na tej również prymicyjnej mszy świętej, proszę was, nie zapominajcie o mnie w modlitwach. A ja z tamtego miejsca, gdzie zostałem posłany, a zwłaszcza z wysokości Jasnej Góry, niosę was w swoim sercu i w swoim błogosławieństwie. Jest dniem, w którym wręczane są wyróżnienia związane z patronem naszego miasta i naszej diecezji, świętym Kazimierzem. Medal świętego Kazimierza na prośbę różnych organizacji i stowarzyszeń katolickich działających w naszej diecezji wręczany jest osobom, które w jakiś sposób szczególny otwierają się na drugiego człowieka w różnych wymiarach i aspektach naszego ludzkiego życia. W tym roku tym wyróżnieniem zostali uhonorowani pani Małgorzata Górka i pan Sławomir Adamiec. Prosimy te osoby bliżej tutaj. Bardzo krótkie uzasadnienie tego wyróżnienia. Najpierw pani Małgorzata Górka. Czynię to w duchu wdzięczności za długoletnie działanie szanownej pani na rzecz dobra małżeństwa i rodziny. Wiele lat swojego życia poświęciła pani duszpasterstwu rodziny, pełniąc najpierw funkcję doradczyni parafialnej, a od roku 1996 funkcję diecezjalnej doradczyni życia rodzinnego w diecezji radomskiej. Organizuje pani katolickie poradnie rodzinne oraz szkoli nowe osoby do pracy w tych poradniach. Troszczy się także o odpowiednią formację osób już w nich pracujących poprzez organizowanie rekolekcji
dni skupienia oraz spotkań formacyjnych. Znana jest Pani troska o małżeństwa przeżywające kryzysy oraz długie rozmowy w specjalistycznej poradni rodzinnej. Należy docenić również wielkie Pani zaangażowanie w obronę godności, świętości i nierozerwalności małżeństwa oraz świętości i nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na dalsze lata szlachetnej działalności na rzecz drugiego człowieka serca błogosławię. Podpisany ksiądz biskup Henryk Tomasik. Pan Sławomir Adamiec. Czynię to w duchu wdzięczności za zaangażowanie Pana na rzecz upowszechniania wartości chrześcijańskich poprzez świadectwo własnego życia. Przez lata był Pan związany z działalnością pedagogiczną jako nauczyciel w szkole oraz pracą w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Swoją pracę zawodową potrafi Pan łączyć z działalnością publiczną i społeczną na rzecz drugiego człowieka. Starał się Pan zawsze nieść chrześcijańskie przesłanie w sprawach wychowania młodego pokolenia, promocji kultury chrześcijańskiej, obrony osób najbardziej potrzebujących oraz dotkniętych cierpieniem ubóstwem. Aktywność Pana wyraziła się również w czynnym uczestnictwie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach kształtujących chrześcijańską postawę człowieka. Na dalsze lata szlachetnej działalności na rzecz drugiego człowieka serca błogosławię. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec.